17 września 1993 roku zakończył się proces wycofywania z terenu Polski kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy stacjonujących na naszym terytorium, żołnierzy oczywiście radzieckich. Nie był to proces krótki, trwał prawie 3 lata. Do tego oczywiście nasz ówczesny duży wschodni sąsiad niezbyt chętnie chciał się zgodzić, żeby te jego siły zostały wycofane. Zwłaszcza, że te siły tutaj były dosyć mocne, liczące około 56 tysięcy żołnierzy, setki czołgów, około 200 samolotów i śmigłowców oraz bardzo dużo wyposażenia. Początek to 7 września 1990 roku, gdy rząd Tadeusza Mazowieckiego zwrócił się do rządu ZSRR z notą o zawarcie układu o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. Ponieważ należy pamiętać, że już wcześniej pierwszy sekretarz KPZR, czyli Gorbaczow, obiecał, że te wojska zostaną wycofane. No ale jak to można powiedzieć, ci towarzysze ze wschodu, którzy tymi naszymi towarzyszami nigdy nie byli, to co mówili bardzo rzadko pokrywało się z prawdą. A władze polskie nie zgadzały się po prostu na wycofywanie wojsk radzieckich z byłego NRD przez nasze terytorium, dopóki nie dojdzie do stworzenia porozumienia o wycofaniu wojsk z Polski. Takie oficjalne rozmowy zaczęły się dopiero 11 grudnia 1990 roku i właśnie wówczas rozpoczęły się rozmowy, których efektem było rozpoczęcie wycofywania się tych wojsk z Polski. W lutym 1991 roku w Polsce było około 53 tysięcy żołnierzy, około 7 tysięcy pracowników cywilnych, oczywiście również związanych z tym wojskiem, i około 40 tysięcy osób, które były rodzinami tych stacjonujących w Polsce żołnierzy. Czyli łącznie na terytorium Polski było 100 tysięcy osób z ZSRR, które należało oczywiście z Polski, może nie wyrzucić, tylko wycofać. Do tego oczywiście gigantyczna ilość sprzętu. Tak jak wspomniałem, było to około 20 wyrzutni rakiet operacyjno-taktycznych. 598 czołgów, 23 mosty towarzyszące, 952 transportery opancerzone, 390 dział i moździerzy, 202 samoloty, w tym 81 z nich mogły przenosić broń jądrową i do tego 85 śmigłowców. Więc siły bardzo duże. Należy jednak pamiętać, że do końca nie wiemy, jak duże te siły były, ponieważ one znajdowały się na terenie, na który wstępu nie mieliśmy. Musimy pamiętać jednak, że te nasze możliwości, jeśli chodzi o sprawdzanie tych naszych towarzyszy ze wschodu, były właściwie żadne. I 27 października 1991 roku w końcu parafowano traktat o wycofaniu tych sił zbrojnych ZSRR z terytorium naszej Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały bojowe miały opuścić Polskę do 15 listopada 1992 roku, a te ostatnie elementy tworzące te siły na naszym terytorium miały zakończyć wycofywanie się z Polski w czwartym kwartale 1993 roku. I tu może zaznaczę, że już wcześniej część tych sił została z Polski wycofana, ponieważ od 1989 do 1991 roku już wówczas wycofano ponad 23 tysiące żołnierzy. Więc te liczby tych żołnierzy radzieckich, którzy byli na terytorium Polski, były ogromne. I często o tym zapominamy, że niestety PRL, chociaż uważał się i reklamował jako państwo zupełnie niezależne, niepodległe, to jednak na terytorium Polski znajdowały się bardzo duże i silne oddziały z ciężkim wyposażeniem oraz posiadające środki, można powiedzieć, masowego rażenia. Mowa tutaj o broni atomowej oraz o innych rodzajach tego typu środków. Oczywiście początkowo wycofywane były oddziały bojowe i koniec wycofywania jednostek bojowych
to 28 października 1992 roku, ale nadal na terytorium Polski, według tych oficjalnych informacji, ponieważ jeśli chodzi o te oficjalne informacje dotyczące liczebności wyposażenia tych sił, które stacjonowały na terenie Polski, no, ciężko w nie wierzyć, to jednak po tej dacie na terytorium Polski miały pozostać tylko jednostki, które dowodziły, oraz oddziały łączności, oddziały medyczne i tego typu wyposażenie. Wspomniana data 17 września 1993 roku jest to data, kiedy ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Lech Wałęsa, przyjął oraz pożegnał grupę generałów, oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy mieli jako ostatni opuścić tereny naszego państwa. I 18 września o godzinie 5:35 wyruszył pociąg z dworca Warszawa Wschodnia z grupą ostatnich 24 żołnierzy, którzy przekroczyli granicę o 9:20 w Terespolu. Ale tutaj musimy pamiętać, że na terytorium Polski została jeszcze 30-osobowa misja wojskowa, już Federacji Rosyjskiej oczywiście. W międzyczasie ZSRR się rozpadło i tutaj to wycofywanie należało do już Federacji Rosyjskiej. I ta grupa tych 30 osób oczywiście nadzorowała teren, tranzyt zachodniej grupy wojsk, czyli tych wojsk radzieckich, które stacjonowały w Niemczech. I ta misja trwała jeszcze do przyszłego roku, do roku 1994. Dlatego należy pamiętać, jeszcze raz należy podkreślić, że całkowite, ostateczne wyjście ze strefy wpływów radzieckich nastąpiło dopiero w 1993 roku, a w rzeczywistości dopiero w 1994, kiedy to zakończył się tranzyt tych oddziałów z Niemiec. Tutaj jeszcze raz podkreślę, nie było zbyt dużej chęci, żeby te oddziały z naszego terytorium wycofywać. I oczywiście chodzi o to, żeby Polska nie wypadła z ówczesnej strefy wpływów. Żeby mieć pojęcie, jak gigantyczne siły stacjonowały na Polsce, jak gigantyczne siły stacjonowały w Polsce, można by przyjrzeć się na przykład temu, z jakich regionów wycofywane były te siły. I mówimy tutaj o wielu miejscowościach, o miejscach, które w dużej części były po prostu wymazane z ówczesnych map Polski. Po prostu one na tych mapach się nie znajdowały. Dlatego można powiedzieć, że wtedy część Polski, i to całkiem duża część Polski, nie należała do nas. I te siły, radzieckie siły, znajdowały się w takich województwach, ówczesnych województwach, jak województwo jeleniogórskie, koszalińskie, gorzowskie, legnickie, leszczyńskie, opolskie, pilskie, poznańskie, skierniewickie, szczecińskie, toruńskie, wałbrzyskie, wrocławskie, warszawskie, zielonogórskie, siedleckie, płockie, białostockie, tarnowskie, częstochowskie, łódzkie i jeszcze na terytorium kilku poligonów. Ich było bardzo dużo i byli w bardzo wielu miejscach i musimy o tym jak najbardziej pamiętać. I musimy też pamiętać, że na terytorium Polski były składy z amunicją nuklearną. Głowice, które można było zamontować do rakiet i bomb lotniczych. Część z tej amunicji miała zostać w razie wojny przekazana polskim oddziałom, które miały jej używać w przypadku konfliktu z NATO. I tutaj do tego były przeznaczone trzy składy. Skład w Templewie, skład w Podborsku i skład w Brzeźnicy. To właśnie na wypadek wojny z NATO z tych składów miały zostać przekazane ładunki dla nas, dla naszych sił. Łącznie mieliśmy dostać 178 ładunków. Oczywiście tutaj nie mieliśmy nic do powiedzenia. Te ładunki, czy to przeznaczone dla nas, czy to też dla tych sił, które stacjonowały na naszym terenie, one były tutaj, ponieważ no, nie mieliśmy nic do powiedzenia. I co bardzo ważne, te ładunki zostały wycofane z naszego terytorium jeszcze przed tym, gdy doszło do rozpoczęcia wycofywania tych sił należących do Armii Radzieckiej. Czyli najprawdopodobniej już przed 1989 roku te ładunki, te głowice zostały z terytorium Polski wycofane.
Więc tak to wyglądało, oczywiście w bardzo dużym skrócie, ponieważ o tym można by mówić bardzo, bardzo dużo i byłoby bardzo dużo liczb, ale może kiedyś, kiedy w końcu będę miał dużo czasu, czyli nie wiem kiedy, będą materiały o wiele dłuższe i może dla wielu przez to o wiele ciekawsze. Na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.